Największy ich problem wynika z tego, że właśnie ciągle to słyszą. Tylko żeby kupić sobie spokój i, i też wyleczyć swoje jakieś tam poczucie winy, że jest nieobecny, jak stajesz się mężczyzną, którego się nie zdradza. Maciej Rogacewicz, męskie spa. Spotykamy się, jak widać, w tej samej scenie, Seria ekspercka, przypominam, jest nagrywana w bliz Apartamenty, w Twoim ośrodku. Nad jeziorem. Yy, Posmyk. Po... Posmyk. Tak. 50 km od Katowic, tak? Kolejnym tematem jest pozwolenie kobiecie zarządzić wspólnym życiem, prowadzenie w relacji. Temat bomba. <laughs> Przerażające. O co chodzi? O co chodzi, może tak. O co chodzi, Marcin? No generalnie chodzi o to, jakby kontynuując naszą rozmowę, że to, że mężczyźni boją się stawiać granice, boją się wyrażać swoją wyrazistość, to jacy są, powoduje, że, że wycofują się z zarządzania swoim życiem. I dzisiaj jest też tak, że kobiety uzyskały dużą niezależność i fizyczną, i emocjonalną, i finansową. Jakby ci mężczyźni trochę nie są potrzebni tym kobietom. I bardzo często z różnych powodów, to już to jest temat na następny film, tak naprawdę, żeby opowiadać o tych powodach, ci mężczyźni trochę się wycofują i robią się pasywni, bo ona sobie poradzi z rzeczami. Mhm. Albo jest też tak, że mężczyźni wchodzą bardzo mocno w biznes i, i tak się wkręcają w zarabianie pieniędzy i w budowanie firmy. I robią to wszystko oczywiście dla rodziny, że wycofują się z zarządzania tego, jak wszystko inne w rodzinie się wydarza. Mm -hmm. I pozostawiają to kobiecie. No i kobiety, ponieważ nie mogą liczyć na mężczyznę, na to, że on tym wszystkim zarządzi, to poprowadzi, chcąc, nie chcąc, przejmują tą kontrolę i robią to po swojemu. Mm -hmm. I często sposób, w jaki to robią, jest odrobinę szalony. Albo nawet powiedzieć, żeby, żeby nie prowokować. Może być tak, że on nie jest po myśli tego mężczyzny, albo, że, ale, ale on nie, nie uczestniczy w tym procesie, w związku z tym nie może nie mieć może pretensji to wpływać, o to, tak, że, to że ta kobieta realizuje coś po swojemu. No gdy, gdy nie ma partnera, który by do tego stawał i ją konfrontował na przykład z tymi pomysłami, nie? Tak, tak, jest tak, ale wiesz, to co ja powiedziałem w cudzysłowie, że on jest troszeczkę szalony, no wiem, to, wiem to wynika z tego, że jednak mężczyzna ma taki system, że my jednak stawiamy sobie długofalowe cele i do nich dążymy mm -hmm. i raczej trudno nas wybić mm -hmm. z tej drogi. To ma swoje negatywne aspekty, takie, że często w ogóle nie zauważamy, że rzeczy się zmieniają wokół od nas. wokół nas. Jesteśmy tak skupieni na tej ścieżce, że może możemy nie zauważyć, że zaniedbaliśmy czy relacje, czy rodzinę, czy, czy kogoś innego. Natomiast taką naturalną, biologiczną tendencją kobiet jest to, że one raczej mm, przedkładają chwilową satysfakcję ponad długofalowe cele. Mm -hmm. I to się wyraża w tym, że, że po prostu. Niby mają już wyczerpaną kartę kredytową, ale jednak sobie kupią coś na poprawę humoru, albo mhm. takie drobne rzeczy. Mhm. Tylko, że na dłuższą metę, jeżeli żyjesz w ten sposób, to te drobne wybory chwilowych satysfakcji, albo takiego polepszenia sobie humoru często po iluś latach. Doprowadzają do pewnego rodzaju katastrofy. Mm -hmm. I ja widzę u tych mężczyzn, którzy pozwolili kobietom na decydowanie, co robimy w życiu, mm -hmm. że nagle te dziewczyny chciały mieć dużo ładny dom, żeby, żeby im było mm -hmm. fajnie, wiesz, drugi wózek, żeby fajnie wyglądał na Instagramie, wakacje na Bali, żeby mm -hmm. koleżanki były zazdrosne. I ten, ci mężczyźni często, ponieważ są nieobecni i pasywni, to się godzą na te wszystkie rzeczy, żeby był spokój w domu. Mm -hmm. I więcej pracują, żeby na to zarobić, żeby to obsłużyć i są przekonani, że jak dadzą to swojej partnerce, to ona będzie szczęśliwa mm -hmm. i ona to doceni mm -hmm. i dostaną jeszcze więcej miłości od niej, nie? Mm -hmm. No tylko, że problem się wydarza po 10 latach, kiedy nagle te małżeństwa odkrywają, że e, mają kredytów na 30 lat pod sufit, mm -hmm. Bo ten mąż w ogóle nie weryfikował tych zachcianek, tej partnerki, tylko żeby kupić sobie spokój i, i też wyleczyć swoje jakieś tam poczucie winy, że jest nieobecny. Kupić alibi. Tak, to jednak się na to wszystko godził. Mhm. Są zakredytowani, on jest przemęczony, przepracowany. Zaczyna mieć ele elementy. Nie może zasypiać. Zaczyna używać jakichś środków tak. chemicznych. Spadek tabelki. testosteronu. Spadek testosteronu. Jest, wiesz, wpada w apatię. Jak wraca, to jest tak zmęczony, że albo ten pogląda telewizor, albo gra w Playstation, albo coś tam, albo mhm. coś tam. No i na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie ta kobieta odchodzi. Tak. I on jest zdziwiony, że ona odchodzi. I on jest bardzo zdziwiony. Ona mu zabiera połowę majątku, mhm. na który ta grypał. Mhm. Często jeszcze alimenty mhm. i tak dalej, i tak dalej. I oni się nagle budzą w wieku 35, 40 lat, że ostatnie 20 lat rypali od rana do wieczora, żeby spełnić te zachcianki. Tak naprawdę mają zgliszcza, rozpad rodziny, często jeszcze długi, albo... Bo, bo żyli ponad stan. Mm -hmm. No i to wszystko. I to, ja tego nie mówię jako krytyka kobiet. Ja rozumiem, rozumiem. Mówię to jako bardziej krytyka mężczyzn. No że ja oni tak słyszę, Że powiem. oni pozwalają sobie na. zaprojektowanie na, na, projektowanie tak swojego życia. Nie? Tak, bo mówiąc o tym, że, nie wiem, po 10 latach się budzi z tym, że ma, nie wiem, załóżmy DB 100 tysięcy. To nie tylko ma debetu 100 tysięcy, ale też od 10 lat widać nie rozmawiał w ogóle ze swoją partnerką. Mhm. tak? Tylko myślał, że kupując, płacąc, stworzy jakiś, jakiś dziwny scenariusz szczęścia, który nie istnieje. Mhm. Dla mnie ta historia mówi o mężczyznach, którzy nie wchodzą w ogóle w odpowiedzialność, współodpowiedzialność za życie, bo są obszary, w których możemy sobie oddawać pełnię taką, nazwijmy to władzy, tak, czyli zapewne rzeczy jest odpowiedzialna kobieta, i mężczyzna w tej kwestii może się ją pytać i ona jakby jest wyższą instancją. W innych obszarach może być tak, że mężczyzna jest odpowiedzialny i on jest wyższą instancją, ale te rzeczy się wydarzają w relacji partnerskiej, pełnej szacunku i wspólnych decyzji, wspólnego zrozumienia, wypracowywania. I to jest możliwe, bo, no, bo ja to trenuję i, i to działa. A, a, a to, co ty mówisz, to jest jakiś kurczę, jakaś katastrofa. Istnieje yy, w takim razie możliwość. Takiego fajnego prowadzenia przez kobietę w życiu? Czy, czy ten tytuł ta, tej rozmowy jest taki trochę przewrotny, bo, bo dojdziemy do konkluzji, że w sumie powinna być wspólnota w tym prowadzeniu? Jak, jak, to, jak na to patrzysz? No, ja jestem jeszcze bardziej kons konserwatywny i uważam, że to facet powinien prowadzić. Aha. Jednak. Y mm bo. Tak było od setek lat. I mm -hmm. to działało. Mm -hmm. w ostatnio, w przeciągu ostatnich 40 lat, doszło do wyzwolenia kobiet, do feminizmu, do odzyskania tej niezależności. No i intelektualnie jest to promowane na wszystkich uniwersytetach, i, 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 i umysły młodych ludzi są w ten sposób nasączane, że to jest ok, że to jest fair, że tak powinno być. Tylko to jest trudno zorganizować tak, żeby to dobrze działało, dlatego że nasza biologia i nasze instynkty się nie zmieniły mm -hmm. przez te 30-40 lat. One są tak. takie, jak zostały ukształtowane przez ostatnie setki lat. Mm -hmm. I, I tu jest problem, że my dostaliśmy nowy światopogląd, który próbujemy realizować. Który jest nieadekwatny z naszym ciałem i z naszym całym systemem z takich naturalnych instynktów i my go próbujemy przepychać na siłę w oparciu o tą ideologię i stąd jest duży konflikt. I dlatego mężczyźni są dzisiaj pogubieni. Czyli ja myślę, że, że po prostu jesteśmy. Moja no jest taka obserwacja, że jesteśmy. w Fazie przemiany, w której bardzo dużo wątków jest mhm. i one się ze sobą mieszają i są ze sobą mieszane. Mhm. Tak jak wielokrotnie o tym mówię, uważam, że wielkim błędem jest. Mm, Rozmowa o wyeliminowaniu przemocy z, międzylu z przestrzeni międzyludzkiej, w ogóle, no, jakby no, z relacji międzyludzkich, czy, czy w pracy, czy społecznych, czy w domu. I ona jest sprowadzona do wojny płci, i to jest uważam szkodzenie sprawie, bo, bo to, nie, nie, to nie jest problem płci, tylko to jest problem po prostu przemocy. Przemoc jest demokratyczna i tak zarówno pomieszany mężczyzna, jak i pomieszana kobieta może krzywdzić. Tak samo uważam że to, co zdrowe męskie i to, co zdrowe żeńskie od, od, od setek tysięcy lat jest takie samo bez względu na to, czy były gazety papirusy, czy iPhony. I, I tak jak nie ma nic złego w tym, że kobiety głosują, co więcej, zdziwiony jestem, że tylko 50% kobiet chodzi na wybory. Uważam, że to jest w ogóle... Nie rozumiem tego, bo w kontekście właśnie tej całej atmosfery, Fajnie było, jakby kobiety wszystkie głosowały, no bo to jest dla nich taka naturalna rzecz, w której no, nikt im nie zaingeruje w jej głos. Tak? Sama może zabrać głos i postawić zająć stanowisko. Więc, i, więc tu jest pomieszanie z poplątaniem, bo ja na przykład bardzo mi się podoba pogląd, że w rodzinie z dziećmi to mm, matka bardziej się opiekuje dziećmi, a ojciec pokazuje im, jak funkcjonuje świat. I to wcale nie mm -hmm. znaczy, że matka nie może pokazywać dzieciom, jak funkcjonuje ja świat że no, ojciec no, się no. nie może nimi zaopiekować. Ale tak w takim głównym y, nurcie energii, nazwijmy to, i tego, co się dzieje. I tak samo myślę, że to, co powiedziałeś, że kobieta jest w stanie przedłożyć bardziej tę chwil, chwilową satysfakcję nad y, długofalowym celem, to też jest trochę rozmowa o o różnicach w konstrukcji emocjonalnych między tym, co mężczyznami, a kobietami I że, i że to wcale... i że trzeba szukać współpracy i partnerstwa w tym wszystkim, tak, a nie konfrontacji tak. przecież. Nie, nie, to nie chodzi o konfrontację, no bo mężczyzna, który dąży do tego celu, pewnie może być szorstki, może być nie, wiesz, mało empatyczny, bo jest tak skupiony na tym celu, a ta tak. kobieta znowu to rozumie. Ona go cywiliz cywilizuje Dokładnie, przecież, to, tak? ja to w ogóle nie chodzi o krytykę, tylko chodzi o to, że Wiesz, chodzi o pewien system. No ja jednak, bo można sobie rozważać i mówić, no i to jest fajne, i to jest fajne, i to jest fajne, tylko że dzisiaj mężczyźni największy ich problem wynika z tego, że właśnie ciągle to słyszą. Mm -hmm. Że wszystko jest okej. Okay. Tak. Że i tak można, i tak można, i tak można. I koniec końców to nie mówią: no to co ja mam robić? Tak. To jak wygląda? To co to z męskość, mańskości? To jak ja mam budować życie? Skoro wszystko można i wszystkie sposoby są okej. Okay, i wszystko jest dozwolone, to oni koniec końców mówią: No, to ja się poddaję, ja się wycofuję, mm -hmm. ja się robię. A wiesz, pasywny, bo ja nie wiem, co ja mam robić. I z mojej perspektywy ja czasami rzeczy, które mówię, one muszą być trochę ostre czy kontrowersyjne, tak. bo ja mo, moim. Moją pracą jest dawanie mężczyznom systemu, który działa. Mhm. I jak ja im powiem, że wszystko można, to ja nie jestem w stanie im pomóc. Nie, to jest w ogóle. Uważam, że to jest bzdura Dokładnie. To jest jakby I teraz system jest prosty. W momencie, kiedy mężczyzna buduje swoje życie świadomie, ma cel, ma plany, wie, gdzie chce być za 5, za 10, za 15 lat. Jest, kont, jest taki bardzo skoncentrowany na tym i nie odpuszcza sobie na różnych poziomach, buduje się, mhm. odkrywa i tak dalej. No to, to jest to, do czego ja namawiam mężczyzn. Stwórz siebie mm -hmm. jako fajnego faceta. Mm -hmm. I niech celem twojego życia będzie ta praca, ten szeroko pojęty sukces, który ty wykonujesz. A następnie zaproś kobiety do życia, której się to podoba i która chętnie z tobą będzie tą drogą kroczyć, tą, którą ty już stworzyłeś, już nakreśliłeś i którą ty realizujesz. Mm -hmm. I w tym sensie mężczyzna prowadzi, tak. jest tym napędem i wyznacza kierunek, a kobieta jest fantastycznym dopełnieniem, który to rozmiękcza, wzbogaca, hmm. dodaje tam tych wszystkich fajnych, kobiecych, subtelnych rzeczy. Hmm. Tworzy dom na przykład. Tworzy y dom. swoją energię. Dokładnie. I teraz to jest system, który ja proponuję mężczyznom, bo on jest hmm. przejrzysty, hmm. oni wiedzą, co mają robić, hmm. i tak było od stuleci. Poza tym kobieta potrzebuje nie mężczyzny, który jej wszystko kupi, tylko mężczyzny, który, któremu będzie mogła zaufać w każdej trudnej sytuacji, żadnej nie odpuści tej sytuacji. No on musi być pełen mocy, żeby tak. mogła mu zaufać. Tak. A teraz dzisiaj mężczyźni, zamiast robić to, skupiają się na tym, jak dogodzić swojej tak. partnerce i spełnia jej zachcianki. I moim zdaniem paradoksalnie nie traktuje jej jak kobiety w ogóle, tak? Bo ją jakby jają, tak to się mówi, tak? No albo wiem, wprowadzają nazwać, na no. taki dziwny piedestał. No, nie chcę wiesz używać tu brzydkich bogini. wyrazów, ale no bardziej traktują jak kurtyzanę niż jak swoją kobietę, tak? Wtedy. No no trochę tak, swoją w sensie partnerkę, tak? No. no ale w ogóle wiesz, to jest pomieszane i oni im się wydaje, że właśnie obsługa tych wszystkich potrzeb, dogadzanie Bycie niekonfrontującym, ukrywanie tak. siebie, bycie miłym spowoduje, że będą mieli wolne od problemów życia. Tak. Naprawdę to jest ich główne tak? przekonanie. I jakby niesamowite jest to, jak bardzo kontrintuicyjny jest taki normalny fakt dla nas oczywisty, dla tak. nich nie, że właśnie to spowoduje, że będziesz miał masę problemów w życiu i że dokładnie odwrotne zachowanie. Stawianie granic, budowanie napięcia, konfrontacje, że to doprowadza do fajnego, bezproblemowego życia, bo wszystko jest przegadane. Tak, teraz o tym mówiłeś, to widzę, że problemem jest jakiś nieuświadomiony nawyk w umyśle, yy, myślenia o tym, że uciekanie od problemów wiedzie do szczęścia. Mhm. Do braku problemów. Do braku, no tak, do braku problemów, a tym samym gdzieś tam do jakiegoś szczęścia takiego, które jest tak naprawdę nieokreślone. Mhm. A, a zaczynamy oddychać dopiero wtedy, gdy czujemy, że jesteśmy w tym życiu, że jesteśmy w tym związku, że jak ona jest na zakupach, nie muszę się zastanawiać, co ona na tych zakupach robi, albo gdzie jest, nie muszę sprawdzać lokalizacji, tak? Że nie muszę cały czas dzwonić, jak pojechała z koleżankami na weekend, czy, czy to jest tam gdzieś jakiś przystojny yy, mężczyzna w tle, czy nie? Gdzie ufamy sobie, przede wszystkim sobie, a też i temu partnerstwu? nie? Poza tym to się wiesz, I to cały czuję, ten problem i to znika. Czują. Jak stajesz się mężczyzną, którego się nie zdradzą. Dokładnie. Po prostu jak stajesz się tak super, cennym, rzadkim facetem, który rozwinął tyle właściwości, że twoja partnerka nie zaryzykuje. Tak, bo myślę, że, też, jest, myślę, że też w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, w tych błędnych poglądach, też jest gdzieś podskórny i też może nieuświadomiony pogląd, że, że o niczym innym moja partnerka nie myśli, jak tylko o jakimś znalezieniu przystojnego sąsiada, nie? Taki, taki lęk, że jak no, przestanę znowu... ją kontrolować, to ona od razu gdzieś ucieknie. No ale to jest lęk małego chłopca, który jest we tak. współzależnej relacji z mamusią. No proszę, I znowu wracamy do Twojej książki. Dokładnie. Z, znowu to samo, to jest to, co ja opisałem w książce. Jako Bo w książce Marczyna... też jest o. Tak, o, jako maczyna rana i to dokładnie tak. na tym ona polega. I taki mężczyzna, dla niego to w ogóle, jak ja mu mówię, że on ma przejąć kontrolę, zbudować swoje życie, być niezależny i jakby wiesz. To on jest przerażony, mhm. bo on przyszedł, żeby się dowiedzieć, jak ma musi nie stracić mhm. i, i jak coś zrobić, żeby ją jeszcze bardziej związać ze sobą, i jakoś manipulując, mhm. spowodować, żeby ona nie uciekła. A nie, że on ma się stać facetem, zbudować swoje życie i powiedzieć jej, kochanie, rób co chcesz, jestem na tyle atrakcyjnym facetem, że na pewno długo nie będę sam. To mężczyzną się w ogóle dzisiaj nie mieści w głowie. Podejście. Nie? Czyli wiesz, co myślę, że też w tym wszystkim jest, w zależności też od, to jest kulturalna, kulturowa też kwestia tej relacji z rodzicami. Uznanie tego, że matka i ojciec to są też ludzie, że mogą też się mylić, mm -hmm. że mogą czegoś nie wiedzieć, że mamy prawo spojrzeć krytycznym, zdrowo, zdrowo krytycznym okiem na nich, w wielu kręgach nie mieści się w głowie. Wiesz, jest wiele małżeństw. Ja przez to, że sprzedaję te mieszkania, mam kontakt z klientami różnego, z różnych grup społecznych i w różnych miastach i miasteczkach. I są, są miałem klienta, który powiedział, że on, on nic nie może w domu zrobić, z żoną uzgodnić, bo nawet jak z żoną uzgodni, to pojawia się mama, żony mama, teściowa, i jak ona powie, że ta ściana, że ten kolor, co wymyśli, jest zły, powinien być niebieski, to, to yy, jego żona dostaje wręcz prawie, że nie ma dyskusji, musi być malowane na niebiesko. Mm. To są tak silne energie, że jak go słuchałem, to myślałem, że dla niego jedynym rozwiązaniem to może być wyjście z małżeństwa. Wyjście z małżeństwa, dwójka dzieci, rodzina. To jest rewolucja, to jest wysadzenie w powietrze wszechświata przecież. No nie? tak, ale to też jest jego brak świadomości, bo przecież widział to od początku, że wchodzi w trójkąt i że jego partnerka nie dojrzała do tego, żeby stworzyć swoją rodzinę, bo ciągle jest jeszcze w poprzedniej swojej i jakby znowu jest no. jego odpowiedzialność, że nie był na tyle samoświadomy, żeby nie A budować facet? rodziny z kimś takim, nie? Natomiast wiesz, no ja mówię o tym, z czym ja się spotykam i z mężczyznami, którzy do mnie dzwonią, z którymi ja pracuję. Ja jestem pewien, że są też fajni faceci, bo ich znam, którzy są pełni mocy, robią to i, i mają fajne życie. No tylko, że oni nie mają problemów, oni po prostu mm -hmm. się cieszą życiem. Tak. A jednak masę mężczyzn dzisiaj cierpi. Tak. I, I w ogóle ten pomysł, w ogóle jak ja mówię o prowadzeniu, czy nawet nagrywam jakieś filmy, to tam jest masę komentarzy kobiet, że ja nie jestem psem, żeby mnie prowadzić że wszystko mamy robić razem, że co to za jakieś głupie pomysły, to nie są to nie jest średniowiecze, tylko że jest dużo kobiet, które z tym walczy. Natomiast ja wiem, że. A z drugiej strony dużo kobiet, które pisze dziękuję ci, że to powiedziałeś, bo ja już mam dość Mieć ja mamusią tak, dla swojego tak, faceta, albo nosić spodnie w związku i marzy o tym, żeby on w końcu wziął to, odpowiedzialność za swoje I to wcale życie. nie znaczy, że ona stanie się bezwolną laleczką, nie. którą on będzie nie. szastał, tylko nie, chodzi bo o to, to, żeby… prowadzenie nie ma nic wspólnego z przemocą, tak. z manipulacją… Tylko z zdrowym tak, mężczyzną i zdrową kobietą w relacji. No i też w, po prostu wszystko zaczyna działać, to jest, wiesz, to jest, to jest niesamowite, ale… W sumie, ja mam ten problem trochę z tym równouprawnieniem, bo żeby naprawdę wszystko robić razem, to kobieta musi wejść trochę w męską energię, a mężczyzna trochę w żeńską. Co... I dopiero wtedy to mhm. działa. Tak. I w sumie nikt nie wie kim jest, do końca i co ma robić. Dlatego ja na przykład na to patrzę w ten sposób, że zaczynamy od Ali i Asa, od elementarza, I, czyli trzeba najpierw, żeby mogło dojść do mm, u uaktywniania we mnie żeńskiej energii, a w mojej partnerce męskiej, to najpierw musimy w ogóle się spotkać, mieć zasady, żeby było zdrowe my. Najpierw musi być jedno zdrowe ja i drugie mm -hmm, zdrowe ja. Mm -hmm. nie? Więc ja uważam, że nie musimy od razu iść w tym kierunku, tak jak mówisz, rozważania, gdzie tam jakie proporcje i, i co zrobić, żeby zachować jednak mm -hmm. męskość, w męskości, a żeńskość, w żeńskości. Wystarczy, jeżeli ja się poczuję dobrze w sobie, ona się poczuje dobrze w sobie i będziemy widzieli, że w pewnych zakresach to ja ją prowadzę, w pewnych zakresach to ona mnie prowadzi. Z za zachowaniem jakby też tych m, takiego nazwijmy to obrazu ener energetycznego tej całej historii. No bo wiesz, nie chcę tego sprowadzać do przykładu nie wiem tam, zabetonowania czegoś, czy, czy, czy wiesz, czyli pracy, którą jednak musi wykonać mężczyzna, ale... Ale można jednocześnie po drugiej stronie mógłbym wskazać rzeczy, których mężczyzna sobie tak dobrze z nimi nie poradzi, jak tak. kobieta, czyli są pewne rzeczy, w których jesteśmy. Ale wiesz, to jest ważny aspekt, który poruszyłeś, nie. dlatego, że dzisiaj w życiu po prostu my nie mamy żadnych naturalnych zagrożeń mhm. i dlatego ten system równości Bałaga na wszystkim i mhm. może funkcjonować. Ale w prostej sytuacji życiowej, kiedy ktoś ci się włamuje do domu, natychmiast para wchodzi, każdy we właściwą rolę. No ja to ja kobieta ja. mówi do mężczyzny, weź tą gazrurkę i idź na dół i zobacz, kto się tak. do nas włamuje i ochroni tak, rodzinę. Tak. A I tu ja, już, ja ogarnę dzieci do jednego pokoju. To już, już tu nie ma równouprawnienia nagle. No I tylko i, wszystko tak. robi się naturalne i w naturalny sposób oczekuje, że mężczyzna będzie mężczyzną i że dostarczy i że tak. ochroni rodzinę. Nie? Tak. I ponieważ kiedyś było tych zagrożeń o wiele więcej... To naturalnie się to wszystko polaryzowało, bo ten mężczyzna o wiele częściej musiał wchodzić w tą rolę. Tak. I kobieta z wdzięczności za to, że on wchodzi w tą rolę, chroni ją i robi to, czego ona nie może zrobić, dawała mężczyźnie różnie, równy, różne rzeczy, których on nie miał. Tak. I wszyscy byli szczęśliwi w tym układzie. Nikt nie czuł się wykorzystywany tak jak jest dzisiaj, bo, bo to było fair mhm. energetycznie. To, co dawał mężczyzna, wyrównywało to, co dawała kobieta, i jakby. Wszyscy był byli W tym spełnieni. szacunek, Szacunek i ta kobieta była szczęśliwa, że ma faceta, który ją ochroni. Tak. I kiedyś jak kobieta nie miała mężczyzny, to źle kończyła, no bo nie miał jej kto ochronić. Świat był okrutny. Bo świat był okrutny. A dzisiaj po prostu tego nie ma i tylko dlatego, że w sumie nie mamy prawdziwych zagrożeń, mhm. nikt nam się nigdzie nie włamie, masz serwis do wszystkiego, mhm. możemy się bawić w te wszystkie rozważania, tak. co komu się tak. należy i że porówno i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że w takim codziennym, praktycznym życiu to potem łatwo jest przetestować i problem polega na tym, że mężczyźni to, w to uwierzyli i próbują to realizować. Wiesz co, teraz jak o tym mówisz, to pomyślałem o tym, o czym rozmawialiśmy w odcinku o stawianiu granic, że to jest ze sobą powiązane, że ośmielenie się, patrzenie w siebie i, i sprawdzanie swoich granic, szukanie swoich granic i rozmawianie o nim z partnerem, partnerką, to jest droga, która może wieść do, do zdrowego partnerstwa, mhm. do zdrowego równouprawnienia, bo ja na przykład nie mam problemu z koncepcją równouprawnienia i cieszę się, że kobiety mają swoje prawa. Ja mówię, tylko dokładam zdrowe równouprawnienie, tak jak zdrowy pogląd, a nie czysty pogląd, nie? jeśli chodzi o o Sprawy na przykład duchowe. Może mm -hmm. bardziej to określenie jest bliższe realnego, realnej ścieżki rozwoju osobistego, prawda? I duchowego. No tylko, że, że ja ponownie mówię, że to wszystko jest super, jak ludzie są dojrzali i się dogadują, tak. rzeczywiście sobie tak. ustawiają. Jednak to, że mam dużo pracy, z, z nami, wynika właśnie z tego, że ponieważ wszystko można, wszystko porówno i każdy może wszystko, to koniec końców mężczyźni nie wiedzą, co nie mają robić. Tak. I dlatego się wycofują. Mhm. A jeszcze jest tak. Próbują taki... robić to, co słyszą Teraz... od kobiet, że powinni robić. Widzą, że to nie przynosi takich skutków, jak myśleli, że będą. Mhm. Więc w końcu mówią, a to ja, już, to ja już. Jeszcze myślę, że tutaj do tego dochodzi kwestia tego, jak traktuje nas przemijanie. Bo, bo czy się to komuś podoba, czy nie, niestety przemijanie inaczej traktuje mężczyzn, inaczej traktuje kobiety. I, I dlatego może to jest z tym związane, jakby może dzięki temu, czy jakby przez to, nawet w nieuświadomiony sposób mężczyzna odpuszcza i potrafi czekać i dryfować latami. Bo paradoksalnie, zawsze może zacząć od nowa. Mhm. Może to gdzieś jest takie głębokie, jakieś nieuświadomione, nie wiem, atawistyczne wręcz. I z tego wynika to, że, że mężczyźni potrafią odstąpić, bo to jest tak samo jak w relacjach, z, w, roz, w związkach, w których jest dziecko i się te związki rozpadły, jeżeli jest ostry atak ze strony kobiety na zepsucie tej relacji. I jeżeli to jest bardzo konsekwentna, to po, często mężczyźni odpuszczają, nie? Tak, odpuszczają i odpuszczają relacje, odpuszczają też opiekę nad dziećmi, jeżeli te kobieta bardzo im to utrudnia. No to jest inny temat. To nie możemy tak, tego Natomiast pokazać. druga rzecz jest taka, że. Mm, Wiesz, jednak umysł działa przez nawyki mm -hmm. i to nie jest tak do końca, że mężczyzna zawsze może zacząć od nowa i stworzy super związek, mm -hmm. bo jednak jeżeli w poprzednim nie stawiał granic, nie prowadził, no, to z tym nie samym budował tych nawyków, w to może się super czuć nawet jak jest sam i może mu się wydawać, że on już ma wszystko przerobione, tak. ale te wszystkie niezałatwione rany i dysfunkcje i nawyki Wypłyną na powierzchnię dopiero przy drugiej bliskiej relacji. Mm -hmm. Jeżeli myśmy nie wykonali pracy i nie pokładaliśmy tego wcześniej, to to jest naiwność. Mm -hmm. Tak, to jest złudzenie. przekonanym, że, że następnym razem Dlatego mówię, że, inaczej. że to może być. A jak... mężczyźni myślą, znajdę sobie dobrą kobietę. <śmiech> tak. <śmiech> I już nie będę. To już musiał. klasyk powiedział, tak, Super. że może, może zmienić kobietę i tak się nic nie zmieni. Że... Mm -hmm. Nie, nie, to jest, to jest jakby. Tak, to masz rację. Zgadzam się w 100%. To widać, że wielu ludzi, którzy, mężczyźni, rozmawiamy o mężczyznach, którzy zrezygnowali z dwudziestoparoletniego małżeństwa, myśląc, że jak pojawi się nowa partnerka, to się wszystko zmieni, nie zdawali sobie sprawy z tego, że wchodzą z tym samym zestawem nawyków w myśleniu i postępowaniu, których nie przepracowali, które paradoksalnie doprowadziły ich do tego momentu, w którym teraz mają kryzys. Mhm i nie widzi tego, że z kolejną partnerką będzie musiał znowu zaliczyć 20 lat, żeby dojść do tego momentu, żeby mieć szansę przepracować ten kryzys naprawdę, nie? Tylko wtedy już może być za późno, bo miał 70 parę. No już majątek podzielony, majątek podzielony i tak, i jest podzielony. Tak, jest pozamiatany. Drugim razem już jest trudniej. Tak, no, to jest, to jest... Czyli tak, czyli prowadzenie to jest, może być czymś pozytywnym i zdrowym, i zgodzisz się na to, że czy ty twierdzisz, że mężczyzna prowadzi? Może, wiesz, można podejść do tego w ten sposób, że statek nie może mieć dwóch kapitanów, tak? No dokładnie. I teraz pytanie, jaka po prostu jest ta relacja? Jak się dobrali? Czy oboje się godzą na, na daną wizję yy, wszechświata, którą re, która jest realizowana? Czy umieją się w tym odnaleźć z godnością i szacunkiem do siebie i do partnera? I czy jest w tym. Yy, mówię oczywiście o już takim tak. finalnym, idealnym rozwiązaniu. Znaczy Wiesz idealnym. co, ja już się trochę rozróżniłem, bo ja kiedyś chciałem to wszystko połączyć. I po prostu rozróżniłem się, kiedy sobie uświadomiłem, że się nie da. Czyli. <grym> yy, ja się nie zajmuję uczeniem ludzi, jak żyć w takiej relacji, gdzie każdy może się zamieniać rolami i wszystko jest dopuszczalne. Bo ja szczerze mówiąc, nie wiem, jak to zrobić. Aha. I to, czego uczyli mnie moi mentorzy, to, czego ja się nauczyłem w życiu, kiedyś tak próbowałem żyć, i to nie działało. Mam masę klientów, którzy próbują to robić, i to nie działa. I moim celem jest znalezienie systemu, który mogę dać mężczyznom, który spowoduje, że ich życie zacznie działać, zaczną być spełnieni, szczęśliwi, ich partnerki będą szczęśliwe i spełnione. I to, o czym mówię, działa. I to mogę mężczyznom przekazać, i oni mogą się o to oprzeć i zmienić swoje życie. Mm -hmm. To nie jest, nie, nie wszystkim kobietom się to będzie podobać, ale oni mogą wybrać sobie te kobiety, mm -hmm. które na to świetnie mm -hmm. zareagują mm -hmm. i którym to odpowiada. Mm -hmm. I ja nie zamierzam dogodzić wszystkim. Mm -hmm. To jest po prostu mój sposób dla mężczyzn, jak to zbudować, żeby odzyskać radość życia i spełnienie, i żeby rzeczy działały. Mm -hmm. Ktoś może sobie wybrać ten inny system, ja go nie rozumiem i tak logicznie rzecz biorąc, mając moje doświadczenie życiowe i pracy z umysłem, moim zdaniem on nie może tak do końca działać. Mm -hmm. Bo jest sprzeczny wewnętrznie. Nie? Mm -hmm. No ale też nie zamierzam nikogo do tego przekonywać. No, oczywiście, oczywiście. Też rozmawiamy, rozmawiamy o, o problemie, o zjawiskach. I też i... właśnie to, o co opisałem w książce, jest związane z tym, jak wyjść z, tych, z tego całego syndromu mojego faceta, czyli z, tego, z tej nieprzejrzystości i, i bycia umilonym i życia w oparciu o to, że jak nie będę nic konfrontował, to będę miał życie wolne od problemów i przejść właśnie w takiego mężczyznę, który świadomie tworzy i kreuje swoje życie ja i buduje swoje relacje. Ja powiem, że to jest ścieżka, którą prowadzę i ona nie musi wszystkim odpowiadać, natomiast ja gwarantuję, że ona działa. Ja, ja, jako facet po 26 latach małżeństwa, rodzinie z dziećmi i tak dalej, podpisuję się pod tą książką, powiem ci, że to jest dokładnie dla mnie przedstawienie wszystkich aspektów, które prowadzą do bycia zdrowym, zintegrowanym mężczyzną. I Cieszę się. No, nie, no, no tak, nie. I, i to, to, to powinien być. To powin na, na, nie wiem powinny być w szkołach, w liceach y, spotkania dla chłopców y, mm. finansowane y, przez państwo, finansowane <laughs> przez państwo y, gdzie y, z psychologiem, y, z tobą y, normalnie powinny być rozmowy na ten temat. Y, co to znaczy być zintegrowanym mężczyzną? Co to znaczy po prostu być zdrowym mężczyzną? Nie? No dobrze, to dziękuję panu bardzo. <laughs> ja również dziękuję bardzo. Mamy to. Przejmie, proszę o wystawienie oceny i zaobserwowanie podcastu. To pomoże w rozwoju tego kanału. Do usłyszenia.